To, co my mówili, te 130, to jest wszystko ich i to, żeby nam to wszystko popłacili. No, no to tak, tu jest 10 kolegi, ja mam 10. No to mówcie, bo co tam? Do mikrofonu. No, ale mów to do mikrofonu, bo to po 10. Ja mam 10, a Stasiu? 90. 90? To jest 100. 100. 100. Łatkowek jest 25. Ja mam 25, ale 10 jest Jarek. O kurczę, to gdzie się będą doić? Jarki się wam będą doić? To każdy tak wychował. Same jarki. Ale to nigdy... Księgowy, to za te jarki tam trzeba inaczej policzyć. To połowę. Policzyć, bo by... Ale wiesz co, ja dzisiaj na dzisiaj nie mam tyle pieniędzy, a jakby tak swoje łowce se teraz wziął, a z pięciarek zostawił na ten dług. Może być? Nie, to tak myślę, na zeszyt to księgowe zrobimy, nie? Bo to tu zaś tak zachmęcił, że ja tego nie rozumiem bardzo. To weź to na zeszyt i w przyszłym roku nam to zapłaci, nie? Wesprzemy to, co? No a jak on to tak nakutał, dwie w prawo, dwie w lewo, to my nie wiadomo, co w zeszłym roku będzie, nie? Ja bym to wolał, żeby to dzisiaj wyrówno wypłacił. I nie czekajmy do przyszłego roku, bo wiadomo, co to będzie gazdo. Nie wiadomo. Księgowy. Jak to, nie macie, to tu mamy wójta i niech nam tu też pomoże. Księgowy, posłuchaj, ale ja tu już z gazdą uzgodnię, tak? Że mogę... Nie, wujosku, ja cię całe życie tak słuchał i teś mnie tak czarował. Ja se po to księgowego nabrał ku sobie, żeby co Bogu, to Bogu, a co... No... To dzisiaj musisz już parować te pieniądze.